No dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. No najpierw chciałam podziękować dla Wojewódzkiej Biblioteki, że zechcieli mnie zaprosić. No i Wam dziękuję, że zechcieliście przyjść i wysłuchać, co taka babcia może Wam opowiedzieć. No bo ja dla Was, no to jest to babcia, może dla niektórych to już nawet jak i prababcia. No i będę właśnie opowiadać o gwarze. Wszystko, co wiem, co słyszałam, co zapamiętałam, co gdzieś tam wyczytałam w internecie. No będę wam chciała to przekazać. No może was to specjalnie nie będzie interesować, ale mam nadzieję, że, że chociaż mnie wysłuchacie do końca. A ja sobie usiądę, będzie mi może wygodniej. No gwara to jest odmiana terytorialna języka narodowego lub tradycyjna mowa ludności na określonym terenie. Tak w skrócie rozumiem definicję gwary. No ja chcę prostym zwykłym językiem opowiedzieć wam jak do tego doszło, że ja się zainteresowałam tą gwarą. No i co to jest ta gwara? To może tak na początku powiem trochę gwarą, a później to już będę mówić normalnym językiem, żebyście mnie zrozumieli. No, u to powiem tak. Ludzie gadają ze z wiekiem człowiek niebocy, co wczoraj jod na wiecerze, a bocy, co było pięćdziesiąt lat temu. A już ci godzą wam, że to prawda. Święto prawda. Ja się przekonałam na własnej skórze, że tak jest. No, bo tak, jak już moje dzieci. Posły z dumu. Wnuczki już babci nie potrzebują, uny to wolo smartfona jak babcie. No, ja posłam na emeryturę. No, co było robić? No, niby mam tego chłopa w dumu, ale mówię wam, że ani słuchać mnie już nie chcę nawet, co ją godą do niego. ani mnie się nawet gadać nie chcę do niego, bo wiem, że on tak nie słucha, i tak nie słucho. No to se pomyślałam, no, co by tu robić. Myślę sobie, babo, a wejdziesz się ogarnij i wymyśl co. No i wymyślałam. Wszystko, co pamiętam, wszystko, co sobie przypomnę, opisuję naszą piękną, wiejską mową. Po to, co by moje dzieci kiedy przeczytały i sobie przypomniały, jak to było dzieci, wnuki. No bo przecie jak nos braknie starszych, no to kto z wam to powie? No i tak to zaczynam sobie przypominać, jak to było z tą gwarą. No a teraz yy, no widzicie, że się denerwuję bardziej niż wy, bo to jest takie moje pierwsze wystąpienie przed taką publicznością. Z wykształcenia jestem elektrykiem. Pracowałam jako bankowiec. A ponieważ urodziłam się na wsi i całe życie swoje mieszkam na wsi, no więc dokąd nie poszłam do szkoły, to ja innej mowy nie znałam. Mówiło się tylko gwarą. Dopiero jak poszłam do szkoły, to się okazało, że to nie jest czysty polski język, tylko jakaś gwara. No i wtedy nauczyciele się za nas wzięli. Trzeba było mówić czystym polskim językiem. Bo wystarczy, że tylko pani usłyszała, że coś tam mówi się nie tak jak trzeba, to od razu łapa i lała linijką. Nie tak jak teraz. Teraz nauczyciel w szkole to boi się dziecko nawet przytulić do siebie, no bo żeby tam nie było jakichś podejrzeń, prawda? A wtedy nauczyciele lali równo. To nie tylko w, w, po rękach, ale jak jakiś tam uczeń był, bardzo niegrzeczny no to czasami się zdarzyło że nawet i spodnie musiał ściągnąć położyć się na krześle i nauczyciel lał paskiem no takie były czasy tak było czasy naprawdę nam się bardzo zmieniły no wracając do gwary moja babcia mieszkała po sąsiedzku co prawda ona zmarła, gdy ja miałam 9 lat, ale ja do tej pory pamiętam, jak babcia mówiła. Jej mowa była zupełnie inna niż, niż ta moja gwara, którą ja mówię, nawet gwara, którą moi rodzice mówili no, no, inna była jeszcze. Zawsze to utkwiło mi w pamięci, gdy przychodziła do nas w odwiedziny. To zawsze jak wchodziła do domu, to mówiła, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na co moja mama odpowiadała, na wieki, wieku, Amen, witajcie mama. Dawniej nie mówiło się do rodziców czy do babci na ty, tak jak w tej chwili mówimy. Dawniej przez szacunek do nich yy, mówili wszyscy wy. Nie ty, tylko wy, mama, wy, babciu, w ten sposób było. No, dzisiaj, no i zawsze babcia opowiadała różne historie. No, ale gdzie ja chciałam słuchać babci, co tam babcia opowiadała, chyba że jakieś bajeczki. No, dzisiaj żałuję, naprawdę żałuję, że nie chciałam słuchać. Byłabym o wiele bogatsza w tą wiedzę, jak to dawniej żyli i jak mówili nasi przodkowie. No, chyba musiałam dorosnąć do tego, żeby to zrozumieć chociaż może nie tyle dorosnąć. Może po prostu w tej chwili mam więcej czasu, żeby się tym zająć. No bo to jak mówiłam, dzieci poszły z domu, siedzę sama, no sama z mężem. No mam czas. Jak poszłam na emeryturę, no zaczęłam czytać najpierw książki. No i tak powoli zaczęłam się też wciągać w tą gwarę. No, jak już tak siedziałam na tej emeryturze, no to jeszcze tak w internecie zaczęłam tam szukać. No i natknęłam się pewnego razu na stronę Polskiego Towarzystwa Genealogicznego, w bazę urodzin, ślubów i zgonów. No i tam znalazłam prawdziwą skarbnicę wiedzy o moich przodkach, o moich rodzinach. No zajęło mi to całą jesień, całą zimę któregoś roku, ale naprawdę się opłacało dotarłam do moich przodków do 1745 roku. I ponieważ moje nazwisko rodowe jest Hajduk, więc to nazwisko było w różny sposób, pisownia tego nazwiska się bardzo zmieniała. Był Hajduk, był Hejduk przez samo H, tak samo przez CH, Hajduk, Hejduk, Haeduk. Heiduk -y yy, przez samochła i przez cecha. I także doszłam do wniosków, że każdy z tych moich pra-pra-pra dziadków miał po kilkoro, nawet kilkanaścioro dzieci. Ich dzieci też miały dużo dzieci, i wydaje mi się, że wszystkie te hajduki wokoło, które są no to jesteśmy jakoś tam spokrewnieni, na pewno, bo skoro aż do 1745 roku dotarłam, no to jest siedem pokoleń. No dalej już nie ma danych w internecie, no także, no nie wiem. A następnym wydarzeniem, które mnie zmotywowało do poznawania życia i mowy moich przodków, był fakt, że odziedziczyłam chatę po moich, no, mój pradziadek jeszcze ją wybudował w 1704 roku. No i tam znalazłam takie tekturowe pudełeczko, pełne skarbów. A te skarby to były różne dokumenty. Akty urodzenia mojego dziadka, akty własności. Pisane cyrylicą nawet, co tam gdzieś dziadek, któryś, czy brat dziadka, jak wrócił z wojny, dostał pieniądze i kupił podobno za to jakąś tam własność. Były polisy ubezpieczeniowe lat 30. No naprawdę wiele, wiele różnych wartościowych takich, no wartościowych, no dla mnie wartościowych, bo to są takie rodzinne pamiątki. No a to wszystko to zachowało się tylko dlatego. U te, w tej mojej chatce, bo tam mieszkali no, stryj mojego, no mój stryj, brat mojego taty. A oni nie mieli dzieci. A oni nie lubili po prostu dzieci. Myśmy mieszkali po sąsiedzku, ale myśmy tam nie chodzili. No a że nie było dzieci, więc nie miał kto tych papierów powynosić od nich. No bo tak jak u nas w domu nas było czworo, to u nas się nie zachował tam żaden papierek, żadna szmatka, żadne szkiełko bo wszystko nam się przydało. No My jako dzieci, no ja pamiętam, że jak tylko jakąś szmatkę tam znalazłam, to zaraz lalki robiłam. Chłopcy tam zawsze strugali wszystko. A taka, no, taka fajna zabawa, ale to dla chłopców, to była zabawa fajerką. Czy ktoś wie, co to jest fajerka? Nikt nie wie. <ścoughs> fajerka. To na kuchni węglowej takie kółka metalowe i nimi się regulowało temperaturę palenia pod kuchnią. I to było takie metalowo okrągłe, do tego wystarczył taki kijek, na końcu wbity gwóźdź, zakładało się tą fajerkę. No i zawody były, wszystkie chłopaki ze wsi robiły sobie takie zawody tymi fajerkami. No, miało być o gwarze, a mnie wzięło na wspomnienia z dzieciństwa. No, ale jednego od drugiego, no, naprawdę trudno jest oddzielić. No, bo całe życie mieszkałam na wsi, całe życie, no to jest jedna wielka historia, czy to moje wspomnienia. No to tak, jak już mówiłam, że do siódmego roku życia, zanim nie poszłam do pierwszej klasy, no to nie znałam innej mowy. No i no w tej szkole podstawowej, no to już, no w szkole trzeba było mówić gwarą. Ale gdy przyszłam do domu, rzuciłam tornister w kąt. No i ja już nie mówiłam, to znaczy w szkole nie trzeba było mówić gwarą. Nie wiem jak powiedziałam, ale chyba się, się przejęzyczyłam. Wróciłam do domu, no i mówiłam tak jak moi rodzice, tak jak moi bracia. Dopiero jak poszłam do szkoły średniej, no do Kielc, no tam było też dużo młodzieży z Kielc. No więc tam trzeba było uważać, żeby nie powiedzieć coś nie tak, no bo to był taki obciach. No, ja chodziłam do szkoły technicznej, więc nasi nauczyciele tak specjalnie nie przykładali wagi do tego języka. Ale moja koleżanka chodziła do liceum, kiedyś dzwonię do niej, i ja mówię, wiesz co, weź no mi powiedz jakieś słowo tam yy, chciałam, żeby mi przetłumaczyła na gwarę. Ona mówi kobieto. Mówi: ja wymazałam z pamięci całą wszystkie słowa z gwary. Bo jak chodziła do szkoły, to mówi, mieli nauczycielkę taką, polonistkę. No trudno ją nazwać nauczycielką teraz, jak ja słyszałam, co ona mi opowiedziała. Więc jak usłyszała, że jakieś dziecko mówiło gwarą, wywoływała na środek, pod tablicę i w obecności całej klasy poniżała tego ucznia, nazywając go wieśniakiem, krowopasem, świniopasem, no i różnymi tam epitetami. Także no, trudno jej się dziwić, że, no, że, że nic nie pamięta. Yy, tak, właśnie z mojej obserwacji wynika, że w latach 50. i 60. No to nie tylko w szkole, ale wszyscy tak jakoś walczyli z tą gwarą. No bo to było. No coś taki obciach, pochodzić ze wsi i no to ci ludzie, no to byli nazywani takimi ciemniakami, że zacofani. No dopiero później, jak już zaczęła tak na wsi czy radia, ludzie zaczęli mieć, no zaczęli już tak trochę mówić tym językiem czystym polskim. No ale mimo wszystko to było tak pół na pół, trochę po, po, gwarom się mówiło, trochę czystym polskim językiem, no, tak jak u mnie w domu. No u mnie w domu rodzice zawsze mówili gwarom, ale jeśli szli gdzieś do jakiejś, coś załatwić, do biura czy gdzieś, no to, no to mówili wtedy już, tak się mówiło u nas, po pańsku mówili, tak czystym polskim językiem. No, i co tam jeszcze? Zapomniałam, <laughs> bo się wyrwałam. No więc, no moi rodzice byli prostymi ludźmi takimi, ale zawsze nam powtarzali, dziecko, pamiętaj, bądź sobą i pamiętaj, skąd ci nogi wyrosły. I ja to samo powtarzam moim dzieciom zawsze. I tak teraz powiem Wam, mój syn. Brał kiedyś udział w Milionerach. I naprawdę, jaka byłam dumna, mimo to, że on mieszkał wtedy w Warszawie i byłam taka dumna, jak wyszedł i przedstawił się, że on przyjechał z Łopuszna. A przecież mógł powiedzieć, tak jak no, w niedzielę nawet, yy, taki pan brał udział w The Voice of Poland. I on mieszka parę miejscowości od nas, ale nie powiedział, że przyjechał... Yy, z tej miejscowości, ze wsi, tylko powiedział, że przyjechał z Kielc. No, także tak to jest. A ja zawsze dzieciom moim powtarzam, że bądź, zawsze bądź sobą pamiętaj, skąd ci nogi wyrosły, tak jak opowiadali moi rodzice. No to teraz może Wam opowiem, jak dawniej wyglądała szkoła. No moi rodzice skończyli czteroklasową szkołę na wsi, tam w Piotrowcu, skąd ja pochodzę. I tak jak moja mama mi opowiadała, do szkoły jesienią i zimą to chodziła na zmianę z bratem, bo mieli tylko jedną parę butów, i w jeden dzień szła mama, drugi dzień szedł brat do szkoły. No takie były czasy. No, u mojego taty sądzę, że było tak samo, bo w tych skarbach, o których Wam mówiłam, w tym tekturowym pudełeczku, co znalazłam, znalazłam wezwanie, dozór szkolny wzywał mojego dziadka do stawiennictwa obowiązkowego, ponieważ jego dzieci opuściły siedem dni w szkole. No, patrząc po latach, bo to był rok 27, tak jak patrzyłam, no to pewnie chodzi o mojego tatę i jego starszego brata, bo to by mi pasowało. No i dziadek za to, że te dzieci nie chodziły do szkoły, musiał zapłacić karę. Raz zapłacił, za jedno zapłacił złotówkę, a za drugie zapłacił dwa złote. No nie wiem, czy jedno mniej chodziło, mniej opuściło, ale ja wam teraz opowiem o szkole, do jakiej ja chodziłam. No nie wiem, czy możecie sobie wyobrazić szkołę bez szkoły. Jak wy to widzicie? Jak to może być szkoła bez szkoły? Chociaż ja kiedyś do brata mojego mówię, że ja mówię, pamiętasz, że myśmy chodzili do szkoły? A on mówi, co ty opowiadasz? To była największa szkoła, jaka w historii istniała. A dlaczego? Bo nie było budynku szkoły. To tak jak brat mówi. Jak szliśmy, mówi tak. U Zawackiego był Polski, u Szwarca była Ligian, To był tak gdzieś kilometr od jednego do, do drugiej klasy. No to była najdłuższa szkoła. No ale nam to nie przeszkadzało, jak żeśmy chodzili do szkoły, że taka była odległość. No bo, no bo to te y, klasy były po całej wsi porozrzucane. U, kto tam w chacie miał jakieś, y, jak miał y, na przykład jedną wolną izbę, no to wynajmował na szkołę. No i tam odbywały się lekcje. No do drugiej klasy szło się z 500 metrów. No i na przerwie trzeba było przejść. No ale myśmy się tam nie spieszyli, wiadomo jak, jak każdy, kto tam się spieszył do szkoły. No to te lekcje nie były 45 minut, tylko pół godziny. No bo zanim się doszło, no to, no to tak nam schodziło. A zimą to było takie zimno, że atrament zamarzał. No bo wtedy nie pisało się długopisami, tak jak wy teraz czy tam... Tylko opisało się obsadką. Stalówką, atramentem. I wtedy każdy sobie ten charakter pisma wyrabiał. Ładnie, a nie tak jak teraz. Teraz to trudno nawet przeczytać czasami. No ja mówię akurat o moich wnuczkach. Jak to jest. No ale no taka była wtedy szkoła. No, i co tam jeszcze? Jeszcze przypominam się na przykład ksiądz, przychodził do nas na religię. Wyobraźcie sobie, że przychodził pieszo z łopuszna do Piotrowca. No to jest jakieś 8-9 kilometrów. No, czasami tam gdzieś zabrał się na furmankę, jak ktoś, jakiś gospodarz jechał wozem gdzieś z targu czy natarg, no to się zabrał. No, później już kupił sobie rower, no to już były takie lepsze czasy. Tak samo i my, jako małe dzieci. Chodziliśmy na nauki, no to były takie nauki przed komunią, jak się do komunii szło, no to była chyba druga czy trzecia klasa wtedy. I chodziliśmy pieszo, te 8 czy te 9 kilometrów, szliśmy no pieszo po lekcjach. Zostawiałam tornister tam gdzieś po drodze, u takiego mojego wujka. Rano, jak szłam do szkoły, mama dodatkową tam kromę chleba z masłem wrzuciła do tornistra. No i szliśmy pieszo. A dzisiaj wyobraźcie sobie, dziecko do szkoły ma 500 metrów. No i rodzice siadają w samochód i dziecko zawożą do, do przedszkola do, czy do szkoły, odbierają. No tak się zmieniły czasy. No, no nie ma, naprawdę trudno jest porównać. No, i jeszcze wam zaczęłam, ale to już tak przerwałam, nie dokończyłam. Skąd u mnie to zainteresowanie tą gwarą? Któregoś razu tak siedziałam, grzebałam tam w internecie. No i znalazłam, że Urząd Gminy w Miedzianej Górze organizuje konkurs o tym, jak żyli i jak mówili nasi przodkowie. A, to mówię tak, a co mi tam? Wypełniłam te, druk, te arkusze wszystkie. Znaczy, no nie były takie proste. Ja wam tu przeczytam później niektóre te pytania, czy byście potrafili odpowiedzieć. No i wysłałam. No i jakie było moje zdziwienie, jak zadzwonił pan z gminy i mówi, że zajęła pani pierwsze miejsce. No nie wierzyłam. Ale to wiem dlaczego. Bo ja tak, dużo pamiętam, bo to brali udział nie tylko w moim wieku, ale to były i młodzież, i dzieci, no a ja to tak, dużo pamiętałam. A czego nie pamiętałam, to wyszperałam w internecie, no i dlatego taka byłam bardzo mądra i zajęłam pierwsze miejsce. No. Później było, później było też takie, taki sam konkurs i też zajęłam miejsce pierwsze. No i tam różne były te pytania. Na przykład, proszę przetłumaczyć no, nie wiem, czy ktoś z Was to jest akurat proste, bo. Pójdę do lasu, gdy zjem śniadanie. Jakby to brzmiało gwarom? Czy ktoś by się podjął tego? No, nie, nie chcę Wam się. No. Jak ino zjem śniadanie, to pójdę do lasca. Albo tak, dziś nad rzeką jest dużo komarów i bardzo gryzą. No to trzeba by było przetłumaczyć tak. Dzisiaj nad rzeką jest chmara kumasów i okropnie tno. Czy było tak? Ojciec na targu sprzedał, w Bozentynie sprzedał krowę wraz z cielęciem. No, przetłumaczyłam w ten sposób. Łociec na jarmaku w Bozentynie sprzedali krowę z przychówkiem. No bo tak, tak się wtedy mówiło. Albo dziś wieczorem u sołtysa kobiety będą darły pióra. No, dzisiaj we wieczór u sołtysa będzie wypiórka. No bo dawniej tak było, kobiety się zbierały, no i darły pierze. Zresztą kobiety na wsi zawsze miały masę, masę pracy. Zresztą powiem wam tu, mam parę takich eksponatów, to powiem co do czego służyło. No to były te, albo jeszcze jedno, pielgrzymka idzie do Częstochowy. To po, trzeba było odpowiedzieć, kumpanio idzie na Jasnogóra. No, i takich pytań było 15. No, te, no to dla mnie były łatwe. Ale były takie, no, co musiałam skorzystać z internetu. Jakie zwierzęta chorowały na paskudnik? No, nie wiedziałam. No, czy ktoś wie? Też pan. No, krowy. Albo na czego, do czego służyło takie urządzenie jak drewniany pies? No, podobno do zdejmowania butów. No, ja się nigdy nie zetknąłem czymś takim i <laughs> no więc jeszcze no i taj, tych pytań było sporo, no ale udało mi się i no i jakoś tak i to mnie właśnie te konkursy też mnie wciągnęły w to, że zaczęłam się interesować, zaczęłam czytać. No wiem, że jeszcze dużo, dużo, dużo mi brakuje, żeby ta moja gwara była taka, no taka jak być powinna, bo czasami coś mówię gwarą, ale w między, tam między słowami wpadnie mi jakieś takie słowo czystym językiem. No ja to wyłapuję później, no ale to już po czasie. I dlatego ja wolę siedzieć i pisać, bo jak piszę, to później jak czytam, no to poprawiam, ale jak już się powie, no to już poszło, przepadło. No, i ja tak cały czas mieszam tą gwarę, mówię o gwarze i o historii. No, ale tego się nie da rozdzielić. No, bo zobaczcie, no przecież to wszystko, y, mowa naszych przodków, no to jest historia, prawda? Czy dzieci idące do kościoła te 9 kilometrów pieszo, no to też jest historia. No czy ksiądz, który jedzie, idzie pieszo na religię do szkoły. No, czy dzisiaj ktoś sobie wyobraża taką sytuację? No jakoś chyba nie także to też historia. No i bardzo ważne są powroty do przeszłości i jej poznawanie. Poznawanie historii, gwary i zmian, jakie zaszły no, w naszych rodzinach, w naszej okolicy, w naszym kraju. I ja tak uważam, że to. No, moim obowiązkiem jest przekazać właśnie moim dzieciom, moim wnukom, no dla was, jeśli chcecie słuchać, jak to było, jak żyli nasi przodkowie, no bo jeśli braknie nas starszych seniorów, no to któż, któż wam to przekaże. No tam nawet, nawet wasze babci, ja widzę po swoich dzieciach, jak po wnuczkach, jak ja im tam mówię, 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 Ola, ucz się, uczyłabyś się gwary. Oj, babciu, a po co mi? Uczę się już i tak i polskiego, i angielskiego, i niemieckiego, jeszcze jakieś tam gwary się będę uczyć, no po co mi to? No ja ją rozumiem. No bo to trzeba się tej gwary naprawdę uczyć. Trzeba sobie przypominać i trzeba trochę nad tym pracować. No ale ja właśnie dlatego piszę to, że kiedyś, kiedyś mnie nie będzie, a może mi ta Ola, czy ten Artur, czy tam inny Jasio zajrzy do tych moich zapisków i przypomni sobie, jaka to ta babcia była, jak to mówiła, tak jak ja teraz mówię. No trzeba było słuchać, jak rodzice mówili, to mnie się nie chciało. No i Anna, a jeszcze chciałam Wam pokazać tutaj te moje eksponaty, które przynios, przywiozłam, żeby Wam pokazać. No nie wiem, czy ktoś będzie wiedział, bo to jest moje wiano, jakbyście chcieli wiedzieć. A wiecie co to jest wiano? No właśnie, wyprawka ślubna. To nie była wyprawka ślubna, po prostu. Ja tak mówię, że wiano, nawet dzisiaj mąż się pyta, gdzież ty to zabierasz? A ja wybiorę swoje wiano i się wyprowadzam, bo spakowałam się w torbę i poszła. No ale zostało to po mojej mamie i nawet panie, któreś tam chciały to odkupić ode mnie. No ale no, nie mam sumienia tego sprzedać. No i co to jest, dziewczynki? Wiecie, jak się to nazywało ten strój? No, zapaska, ale to nie dziewczynki. Dziewczynki tego nie wiedzą. I to jest, a to jest wełniak. Tak się właśnie dawniej ubierały kobiety. No i do tego chustka na głowę, ale żeby się wystroić, czy w tą zapaskę, czy w ten wełniak, trzeba było najpierw to zrobić. I dlatego mówię, że kobiety na wsi, no zresztą mężczyźni to samo, bo było inaczej się w polu robiło niż w tej chwili, ale żeby się ubrać, one musiały to zrobić. A żeby zrobić, to trzeba było tak wyhodować LEN. Później z tego lnu zrobić nici. Przywiozłam wam, żeby pokazać, jak te nici wyglądały. Tego nie wiem, czy nawet jakim muzeum. No może w muzeum znajdziecie. Ale ja to właśnie znalazłam wszystko w tej chatce, po tych moich dziadkach. A czym się robiło taki len? Co to jest? Czy ktoś wie? Tak, wrzeciono. I to trzeba było tak, ja no nie potrafię tego robić, ale z, z takiej kądzieli lnu trzeba było na to wrzeciono robić takie cieniutkie nici. To ja sobie tego nie wyobrażam, jak to można było robić. I z tych nici robiło się wszystko. Tu przyniosłam taką płachtę. Też tego naprawdę ciężko, żeby gdziekolwiek to się zachowało jeszcze. To akurat służyło do przegrywania łóżka, bo łóżko w łóżku to był siennik. To był taki jakby z takiego samego materiału, taki wielki wór uszyty, i on był wypchany słomą. I na to kładło się tą płachtę do spania. No i miałam jeszcze takie rzeczy jak koszule. I nawet kalesony po moim dziadku, ale to się już nie nadawało do przyniesienia i do pokazania. Ale to wszystko było szyte ręcznie. Tu nic, no, no wtedy nie było żadnych maszyn. I to było właśnie ta płachta na łóżko. A to była taki jak, no, kilim, nie kilim, jak narzuta na łóżko, tylko że to, to, to było robione z nicilnianych. I to było tak na robotny dzień, jak się to mówiło, żeby przykryć łóżko czy przykryć konia na przykład jak gdzieś tam koniem jechał gospodarz i trzeba i ten koń tam stał było zimno no to trzeba go było przykryć no to był przykryty taką derką to się derka nazywało robiona z nici natomiast ta zapaska i ten wełniak to one są robione z wełny tak samo jak robiło się nici z lnu tak samo się przędło tą wełnę. No i tak, takie kilimy na łóżko, czy zapaski, takie ubrania, no to się robiło właśnie z wełny. No i co tu jeszcze Wam powiedzieć? A może Wam przeczytam coś jeszcze, co? <grytanie> Interesuje Was to, czy już dać Wam święty spokój. Przeczytać? No to dobrze. Ile mam jeszcze czasu? Co macie następ... Jaką macie następną lekcję? Nie macie? Oj, wyłączyłam ten. No więc przeczytam wam może najpierw, jak wyglądała dawni kuchnia. Przeczytam gwarą, tak jak napisałam, bo kuchnia, kuchnia to ma Różne znaczenia. No, kuchnia to jest pomieszczenie, gdzie się gotuje, prawda? Kuchnia no, to jest urządzenie, kuchenka, na czym się gotuje. No i kuchnia no, to są potrawy. Jak... To też jest kuchnia, prawda? No to dzisiaj o wam opowiem, jak wyglądała kuchnia, kaj ważyło się jedzynie. Downe kuchnie na wsi w niczym nie przypominały takich, jak są Tero. Nie było w nich szofek, no bo nie było co w nich trzymać przecie. No chociaż u moich dziadków to był taki kredens solidny, no mam ten kredens do dzisiaj. Stoi u mnie, no trochę trzeba by go wyremontować, ale, ale yy, nigdzie nie spotkałam takiego kredensu. Yy, no, nie było przecież zlewu. No bo wodę trzeba było ze studni wiadrem przynieść, kulosem uciągnąć i dopiero ją przynieść. Do... No i co jeszcze? No nie było zmywarek. Statki zmywało się w cebrzyku. Nie było elektrycznych sprzętów, no bo nie było prądu. Ja opowiem wam, jak wyglądała kuchnia u moich dziadków ze 100 lat temu. Choć miejsce na świecie nie było, ale chałupę dziadków pamiętam, którą postawił jeszcze mój pradziadek. E, a powiem wam, że mam jeszcze porę grotów i papierów, co po nich zostało. Kuchnia to była jedyną izba w całej chałupie, a cała chałupa to była siń, izba i kumora. Do izby wchodziło się przez siń, a z izby do kumory. W kuchni, oprócz tego zagotowało się jedzynie i piekło się chleb, to tam cała rodzina żyła. A muszę wam powiedzieć, że rodziny w tamtych czasach były liczne. Czasem było ich po 10 dzieci, a nawet i więcej. No i tamte dzieci się rodziły, tam chorzy lezeli i umierali. W tej jedynej izbie gospodynie robiły w krosnach, przędły kądziel na kołowrotku albo wełnę na wrzeciunku darły pióra z przetaka. No i tu to cało się całe życie rodzinne i to towarzyskie, że tak powiem. No z mebli to był kredens, no ale to nie w każdy chałupie był. I tak, przy piecu stoła ława. Ale to była ta ława nie tylko do siedzenia, bo na tej ławie to no tam dzieci spały. No bo sami sobie pomyślcie, jak było z 10 osób, a były tylko dwa łóżka z tego, co pamiętam, no to ta reszta gdzieś tam trzeba było te dzieci poupychać. No i zawsze o, ko kołyska, to kolebka, jak się dawniej mówiło, to zawsze musiała być, no bo te dzieci się rodziły co rok, to prorok. No, nie wyłączyłam. No nic, może nikt nie zadzwoni. Pod oknem. Stoł stół z krzesłami, a na stole stoła pasyjka i dwie łosubki z Matką Boską, i z bukiet ze sztucznych kwiatków zrobiony skarbowany bibuły. To znaczy, nie wiem, czy wiecie, co to jest łosubka Matki Boski? Nie, taka figurka właśnie. To zawsze po środku krzyżyk, po boku, pamiętam te dwie łosubki, no i te kwiatki. A upowały, no wisiała lampa naftowa a nad stołem wisiał pająk, taki robiony z bibuły karbowanej. A całe ściany to obwieszone były obrazami świętymi. Do tej pory zebrałam parę tych obrazów, dałam do odnowienia. No niektóre są bardzo stare. Tam mi y, y, taki ktoś, kto się zna na tym, to powiedział, że to jest gdzieś XVIII wiek na pewno. No bo to jak moi dziadkowie, moi rodzice, tak przerwałam z tą kuchnią, ale powiem wam, co mi się przypomniało. Jak jeździli na często, do Częstochowy, to zawsze przywozili jakieś tam obrazy święte. No i te ściany to całe były zawieszone tymi obrazami. No i, a ja tak lubię wszystko właśnie składać, składać i no i nie wiem, no mam nadzieję, że moje dzieci kiedyś to przejmą. Bo póki co, no to mnie wspierają w tym, co robię, no ale no nie wiem, zobaczę, co z tym będzie dalej. No dobra, przepraszam, że przerwałam, ale. No to upowały wiściała ta lampa naftowa, a ściany obwieszone były tymi obrazami. Z mebli był jeszcze drewniany kufer na odświętne ubrania. Bołachy na co dzień to wiescało się na grzędzie, pomiędzy belkami upowały. Pod ławą, pod łuskami wolały się trepy. Trepy to są takie kurpie. Wiecie, co to są trepy i wiecie, co to są kurpie? Nie. <laughs> to są buty. Dawniej właśnie chodzili w trepach takie buty z drewnianymi spodami. No ale mówili na to kurpie też. No bo te buty takie od święta to chowane były w kufrze. Czasami zachodzę w głowę, jak w jednej izbie pomieściło się tyloch na ludzi. Dzisiaj trudno to pojąć. No niby takie wiejskie kuchnie można oglądać w skansenach, ale te na pokos są takie cyściutkie takie wyglancowane, w nikt, nikt to nie zyje na co dzień, a te, co ją opisuje, to były takie cyściutkie porę razy do roku. Może na wiosnę po bieliniu, albo po Bożym Narodzeniu, jak ksiądz schodził po kolędzie. A na co dzień to było inaczej. No można sobie wyobrazić, jak ty loch na ludzi i mógł być porządek. No to było nie do pomyślenia. Porę lat temu pokazałam mojej wnucze izbę. Kaj urodził się mój dziadek, a później mój tata. Wtedy Ola mnie pyta. Babciu, a gdzie tu była toaleta? Toaleta, kochanie, była w wychodku za stodołą. Nie pojena bo dzisiaj młodzi nie wiedzą, jak zeli ich pradziadkowie, cypra pradziadkowie. To my, babcie, musimy im to opowiadać. Nawet jak nie bardzo nas to słuchać, ale kiedyś to pojmą i będą nam za to wdzięczne. No to jest tak, jak wyglądała kuchnia opisana gwarą. Jeszcze wam opowiem historię, niesamowitą historię od której skóra cierpi. <noise> Nam opowiadała to mądrowaju opowiadanie, od którego skóra cierpnie na grzbiecie. Ja znam te historię z opowiadań mojej mamy, a moja mama słyseli od swojego ojca, czyli mojego dziadka ze Starej Wsi na Pietrowcu. A dziadek słysał, może od swojego dziadka, może pradziadka, a to teraz może wiedzieć. Wiela w tym prawdy oceni ta sami. Działo się to, no, pewno z wiek temu. Jak wiadomo, downi na wsi była straszna bieda. Żeby z zbę albo ugotować zimioki, trzeba było iść do lasu i chrustu nazbierać. No tak, tyś mój pradziadek, a może prapradziadek, co dzień do dnia wstawał, zanim słońce wzesło, to on już do lasca, patyków nazbierał pił już pod kuminem napolił, żeby jak zanim dzieciska wstano, no żeby tam prababka już jako polewkę na śniadanie uważała. No tak było przez wiele lat. A z do jednego niezapomnianego dnia... Kiedy to jak co dzień, pradziadek się obudził, spojrzał przez małe okienko w izbie i z ze ze załoknem jest już jasno. No jasno to było, ale od księżyca. Co to schował się za lascem i gołym okiem, dziadek go nie widział. A ze zegarków wtedy nikt to nie miał. No to chłopisko pomyślało se, że już zaczyna świtać. No i zarzucił na grzbiet kapotę, na dno giłobuł kurpie, pod pachę wziął postrunek, co by miał tym chruz związać, no i posad do lasców suche łąki pod podepsiem. Nazbierał patyków, postrunkiem związał, na grzbiet zarzucił i do chałupy wraca. Przechodzi przez ostatni zagajnik, patrzy, a tam lezy krowa, Ładno krowa, wypasiono, wymię pełne mleka. Pradziadek, cytam, pra, pradziadek pomyślał, a pewnie z paświska uciekła i w leście się zgubiła. A ze nie był w ciemie bity, niewiele myśląc, chrust wyrzucił, a postrunek założył bydlęciu na rogi i do wsi prowadzi. Zanim znajdzie się, jaki właściciel to unio wydoi, i dziedziska będą miały bogate śniadanie. Zamiast bosztu cypolewki to będą miały kawę z mlekiem, albo co innego, co tam prababka wymyśli. No idzie zadowolony. Już z ostatniego zagajnika chce wychodzić, ale coś mu się pomyleło. I musiał drogę zmienić. W leście było tak ciemno, że ledwo widział prowadzono krowę na postrunku. Bo księżyc już dawno zasedł, ale dziadzio cierpliwie chodzi i tu suko. No, nareszcie znalazł drogę, co nią młodlot chodzi. Już myśli, że jest blisko z kraju lasu, ale nie, znowu nie ta droga. Chodził z tą krową na postrunku ku pecasu. Nogi go zabolały. No, musiał usiąść se na pnioku, co by co nieco odsapnąć. Krowa porykuje. No, pewnie chce, żeby ją wydoić, tak se dziadek myśli. No, patrzy przez gałęzie, no nareszcie, za świtać, jest trochę i wyjdę z tych krzoków. Wtedy usłyszał, że zapiął gdzieś kłogód. Może na stary wsi, może na podepsiu? Zaczął się zastanawiać, ale za tym pomyślał, patrzy: a tu po krowie nie ma ani śladu. W ręce pradziadka stoi na pusty postrunek, a po leście niósł się diabelskich chichot. Pradziadek, choć był z niego chłowna na schwoł, Łokes nie pomarł ze strachu. Cały, biały nie mógł się ruszyć z miejsca. Tak przesiedział na tym pnioku, aż się rozwidnieło. Wtedy dopiero zobocęł, ze siedzi na kępie na środku bagien. Zanim się wydostał z tego bagna, zanim zbierał chrustu, no to zesło pół dnia. Słońce już było wysoko, jak do chałupy, ledwie zywy przycłapał. Błosco, bez trepów, bo te na bagnach zostały. Tak to diabeł wyprowadził mojego pradziadka nie w pole, ale na bagda. Tak oto była historia. Podobała się? No nam rodzice opowiadali właśnie takie straszne bajki o różnych duchach, o świecokach, co po polach chodziły i świeciły i łańcuchami dzwoniły, o południcach, które w niedzielę albo w święta w samo południe chodziły i ludzi straszyły. No ale jeszcze o tych rzeczach nie opisałam. Kiedy... Mam nadzieję, że w tą zimę, bo już mi się pokończyły te takie różne projekty, bo ja oprócz tego, że trochę to jeszcze działam w takich organizacjach różnych u nas w Łopusznie. No i tam też się udzielam i tam też trochę godą tą nasą gotką. No i właściwie to by chyba tyle było, co... A teraz proszę, pytajcie mnie o co, jeśli jesteście czymś zainteresowani. A jeszcze... Ale nie... To teraz jeszcze jeden eksponat, który wam nie pokazałam. Proszę mi powiedzieć, co to jest. No, nożyce do strzyżenia owiec. Żeby zrobić taką zapaskę, trzeba było wyhodować owce. Jak miała wełnę, to ją się strzygło w ten sposób, tą wełnę. Później tą wełnę się gręplowało. Wwoziłem się do takiego by kogoś, ktoś gręplował tą wełnę, to ją tak rozrywał, to się takie gręplowanie było. No i trzeba było tym właśnie wrzeciunkiem tą wełnę uprząść, no i można było robić takie stroje ludowe. No nie wiem, co by Wam tu jeszcze powiedzieć. Albo pytajcie może coś, to by już się tyle nagadałam. Na pewno wiele rzeczy zapomniałam powiedzieć, bo ja mam tremę. Tak że, no trochę mi już przeszło najgorzej na początku. Dobrze, że mam mikrofon, to nie zacierałam rąk. Ja, tak zawsze, jak się denerwuję, to ręce pocieram sobie. No, bo to było takie hamskie, że tak powiem. Nie. Tak to jakoś nie przypominam sobie, żeby yy, nam zwracali uwagę. Dlaczego? Właśnie dlaczego? No, zwracali uwagę, bo nie można mówić, trzeba mówić czystym polskim językiem, i tak jak w książce, tak jak pani pisze na tablicy, inaczej nie można. No. Także no, nie przypominam sobie. No, zresztą, ja to tak jak mówiłam, no, w szkole podstawowej miałam wspaniałą panią. Boże jak ja bym chciała ją kiedyś jeszcze spotkać i bardzo żałuję. Ona, ta pani się nazywała pani Ciosk z domu, a później pani Sęk. I ta pani prawdopodobnie była dyrektorem szkoły, której szkoły podstawowej w Kielcach. Gdzieś tam, jak ulica Daleka, chyba gdzieś. Tak. Tak. Ale była tam taka pani dyrektor. Tak. I czy żyje ta pani? Boże, ona zaczęła pracę dopiero i to była jej pierwsza praca właśnie w tej szkole podstawowej w Piotrowcu. No, ona była wspaniała pani. I no do tej pory niektórych nauczycieli się pamięta. Pamięta się tych dobrych nauczycieli i pamięta się tych, którzy tam dali w kość. Najbardziej to z matematyki pamiętam, bo nie lubiłam matematyki nigdy. Tak moje... <laughs> <laughs> no co jeszcze? No, odnośnie tej gwary, no to, co mi się przypomniało, że ja tak nie to, że do siedmiu, siódmego roku życia tylko mówiłam tą gwarą, a później już nie. No bo skoro się mieszka na wsi, no to zawsze ten kontakt się miał ze starszymi ludźmi. I także ja na przykład, no pamiętam jak pracowałam w banku. No i przyszła tam na przykład jakaś koleżanka mojej mamy, czy jakaś tam sąsiadka z tej wsi, gdzie ja mieszkałam wcześniej. No i mówiła do mnie gwarum. No to ja też, no przez szacunek dla niej, no to mówiłam też tak jak ona do mnie mówi. No, ja nie mogłam do niej powiedzieć tam y, pani Kowalska, czy pani Nowakowa, czy no bo ona, oj, dziecko, dziecko, przecież wiedzę, Jozem, z ze mnie pani, przecież Jozem Kowalsko, no nie pamiętasz, no tak, tak było. No i może dlatego mnie jest tak łatwiej przypomnieć sobie tą gwarę, no bo ja no cały czas, tak samo jak. Y, Mimo to, że ja już założyłam własną rodzinę i w domu z dziećmi rozmawiałam czystym polskim językiem. No to gdy pojechałam do moich rodziców, wystarczyło, że przeszłam tylko przez furtkę od razu zmieniałam język na gwarę. Tak jak mówili moi rodzice. No, i może dlatego jest mi tak jakoś no, łatwiej to sobie przypominać. No mam nadzieję, że się jeszcze podciągnę albo y, może zrobię wam test z gwary. Mam przed sobą pytania, które były na konkursie, na którym brałam udział. Dobrze. Wiosną na wsi niektórzy biednie żyli. Proszę mi to przetłumaczyć na gwarę. Jestem jak pani nauczycielka teraz. No, kto przetłumaczy? No to trzeba przetłumaczyć w ten sposób. Na przednówku, na wsi niektóre zeli w strasnej biedzie. Co jeszcze? To już było. Kto ro... A kłoda? Co to jest kłoda? Tak. A kto robił beczki do kapusty? Bednarz. No, no to egzamin bo Było takie pytanie, no to w pobliżu lasu mieszkał, podaj kto, wyrabiał beczki. No więc w Wele lascu mieszkał Bednos, co robił kłody. Domowe sufity zdobione były pięknymi pająkami z Bibuły. Dumowe powały ubrane były w piękne pająki z Bibuły. A jeszcze tak mi się przypomniało Odnośnie tego testu, bo ten ktoś prowadził. No i tam zadawaliśmy pytania, nie. No i ja mówię, a czy pan wie, co robił misioż? Czy ktoś wie, kto to jest misioż? U nas na wsi, misioż Miśkował kunie. No. To ktoś, kto kastrował konie. No i co jeszcze takie ciekawsze. Z powodu błonicy umierało dużo dzieci. Dawniej na błonicę mówiło się dyfteryt. Z powodu dyf... no i na dyfteryt pomarło wiele dzieciów. Albo syn szwagra ma epilepsję, a jego teść ma astmę. Syn szwagra ma wielką chorobę, a jego teściu dychawicę. No dawniej, to nie, bo w tej chwili wy to mówicie tak, ciocia i wujek. Ale na przykład wtedy używało się innych określeń, na przykład stryjek. Czy ktoś wie, kto to jest stryjek czy stryjenka? Tak. A wujek i wujenka. Nie. Ciocia i wujek to jest ze strony matki. A wujenka to jest żona wujka, a wujek. Dobrze, wujek to jest brat mamy. Dobra, tak. Wujek, brat mamy, a jego żona jest wujenka. Dobrze. No, taka jestem mądra. Na gruźlicę umarł brat dziadka i chrzestny babci. No. Kto odpowie? Dostanie piątkę. Szóstkę, teraz to szóstkę piątki, to były za moich czasów. Na suchoty pomarł stryjecny dziadek i krzesno babci. To. A dobrze. A teraz. Za karę zostaniesz w szkole po lekcjach przez godzinę. Myśmy czasami siedzieli za karę w szkole po lekcjach. A czy Wy siedzicie za karę? Nie. <śledzy> 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 za moich czasów to się siedziało w kozie. Jak się nie odrobiło pracy domowej, albo co to, trzeba było siedzieć w kozie przez te godziny, i, no i odrobić tę pracę domową. Albo mama po chrzcinach umyła wszystkie naczynia. Matula po chrzcinach pomyła syćkie statki, bo naczynia, talerze, no to się mówiło na to statki. Nie zastawa te, jak w tej chwili. O, na przykład szło się dawniej przed ślubem, szło się do pocierza. To były nauki przedślubne. Czy takie jak zapowiedzi w tej chwili, czy coś takiego przed ślubem? To się szło do pocierza. A z jakiej słomy wykonywane były wiechcie do butów? to nie wiecie, nawet co to są wiechcie, i że się wkładało wiechcie do butów. No nie. No, zesłamy żytniej.